Wyobraźcie sobie, że jesteście we wnętrzu planety. Nurkujecie w żyłach Ziemi. To niezwykle wzruszające doświadczenie. Te miejsca są jeszcze nietknięte. Możemy podziwiać je dokładnie takimi, jakie były tysiące lat temu. W języku Majów te podziemne korytarze, biegnące pod powierzchnią Jukatanu w Meksyku, nazywają się dzonot, czyli usta bogów, drzwi do zaświatów. Dziś zwie się je cenotami. To bez wątpienia jedno z ostatnich niezbadanych miejsc planety. Można tam pływać i można latać. Cenoty to studnie ze słodką wodą. W tym regionie jest ich ponad 2000. Cała konstelacja. Ponieważ w kraju nie ma rzek, to tam ludzie od początku zakładali siedliska. Miejsca życia pełne tajemnic. Według wierzeń Majów w cenotach były przyjmowane dusze zmarłych i przez nie przeprowadzane na drugą stronę ku życiu wiecznemu. To miejsca święte, sanktuaria. Od niedawna kilka zawziętych osób, jak Louis Leal, były prawnik, łamie zakazy, by odkryć tajemnicę cenot. Niełatwo jest nie zniszczyć tu sobie samochodu. Ta droga jest fatalna. Zostawiłem na niej już kilka opon. Na mapach ten teren jest oznaczony jako czarny obszar. Czarny, ponieważ nikt go nigdy nie zbadał. To zupełnie dziewiczy region. Na tym obszarze nie zbadano nawet 5% cenot. Trzeba przyznać, że dostęp jest utrudniony. Nurkowie amatorzy odwiedzili, a czasem i uszkodzili wiele cenot na wybrzeżu. 40 stopni, 100 kg sprzętu, godziny marszu przez środek dżungli. Oto cena, jaką trzeba zapłacić, by dostać się do miejsc jeszcze nienaruszonych przez człowieka. Odkrywca? To może znaczyć wszystko i nic. Uważam, że możemy nazwać odkrywcą kogoś, kto poszedł w miejsce, w którym nikt wcześniej nie był. To jest odkrywca. Badać świat podziemny. Podążać za tym, co niedostępne. Louis nurkuje tu po raz pierwszy. Większość cenot jest jasna,
na pierwszych metrach. Ta jest ciemna, osadzona w klifie. Każda cenota jest inna, ma swój charakter. Każda z nich to nowa planeta. To niezwykle trudne. Mamy mało punktów orientacyjnych. W chmurze nie widzimy zupełnie nic. Widoczność jest zerowa. Na głębokości około 15 metrów znajduje się chmura, warstwa kwasu siarkowego, która zmusza nas do zejścia głębiej. Jeśli pomylisz przejścia, to zamiast znaleźć się w czystej wodzie, gubisz się w szlamie, a tam tracisz widoczność. Jest wiele drzew, więc istnieje możliwość, że się zaklinujesz. Trzeba być ostrożnym przy podejmowaniu ryzyka. Usta bogów mają moc życia i śmierci nad tym, kto próbuje tam wejść. Trzeba szanować złote zasady. Rozwinąć poręczówkę, żeby nie zgubić się w labiryncie. Pływać poziomo, by nie podnosić osadów i zgubić niewielkiej widoczności. Utrzymać butle w ruchu, by się nie zaklinować. To naprawdę niesamowite. Efekty świetlne robią wrażenie. Miejsce jest obiecujące. Trzeba je odwiedzić wiele razy. Szkoda, że dostęp do niego jest tak trudny. Dostanie się do tego sekretnego świata to przywilej zarezerwowany dla nurków ekstremalnych. Nazywamy ich akwanautami. Nie są tak liczni jak astronauci. Jest ich zaledwie 100. Luis dołączył do nich około 10 lat temu. Dziś naucza podstaw swojej sztuki. Najważniejsza w nurkowaniu jaskiniowym jest możliwość pójścia w tył. Gdy gdzieś wchodzicie, musicie mieć warunki, by wyjść stamtąd bez zmiany kierunku. To podstawa. I vamos a poner. Gdy wchodzimy do cenoty, najważniejsze jest, by móc z niej wyjść. Na każdym etapie posuwania się naprzód trzeba myśleć nad sposobem wyjścia z jaskini. Dlatego używamy liny. Poręczówka, nić Ariadny, nazywajcie ją jak chcecie. Główna zasada to podążanie za liną, ciągnącą się od powierzchni do jakiegokolwiek miejsca w jaskini, w którym się znajdziecie. Brak naturalnego światła sprawia, że czujemy się tam sami, nawet jeśli nurkujemy z kimś innym. To doświadczenie introspektywne, wewnętrzne. Podróżujesz w jaskini, a jednocześnie w swoich myślach. Obserwujesz się. Jesteś zupełnie sam. Jeśli nurkowanie jest trudne, możesz stać się swoim największym wrogiem albo przyjacielem.
Udało mi się uciec śmierci już 3 razy. Mam jeszcze 5 żyć. A tak na poważnie, to w tym środowisku jest niebezpiecznie. Jim Cook był jednym z pierwszych, którzy zapuścili się w cenoty. Bóg mnie wezwał do siebie już kilka razy, ale uciekałem. Kiedyś moje pęcherzyki powietrza poruszyły ogromną skałę. Uderzyłem w podłoże. A to przesunęło mnie naprzód, co było dobre, bo w innym przypadku zostałbym zgnieciony. Niektórzy próbują przekroczyć granice. Chcą iść zawsze dalej lub głębiej. Czasami im się to udaje, czasami nie. Miałem wielu przyjaciół, którzy zginęli podczas badań. Nurkowie jaskiniowi podejmowali ryzyko. Wiedzieli, że stąpają po niepewnym gruncie. W głębi korytarzy życie nurków wisi na włosku. Osady są bardzo gęste. Można by powiedzieć, że to grad. Jednak uważałem na to, by niczego nie zmieniać. Czas mija. Jestem tu już od ponad 20 minut. Muszę uważać, by nie przekroczyć czasu dekompresji. Muszę spokojnie iść naprzód. Czuję się trochę zagubiony. Muszę zachować spokój i iść naprzód wzdłuż skał. Luis założył swoją siedzibę w Dos Ojos. Kiedy nie nurkuję, spędzam tu większość czasu. Gdy jest późno albo gdy nie chcę nikogo widzieć, to śpię tutaj. Jest tu raczej wygodnie. Nie lubię telewizji. Wystarczy mi wentylator. Jest tu bardzo spokojnie. Nie potrzebuję niczego specjalnego. Książka to wszystko. To moja przestrzeń. Może się to wydawać trochę egoistyczne, ale taka jest prawda. Nie chcę, żeby ktoś tu był, gdy mnie nie ma. Nikt nie może dotykać sprzętu. Moje życie od niego zależy. Robię węzeł co 3 metry. Poza tym zapisuję odczyt z busoli i parametry głębokości. Na tabliczce takiej jak ta. Przenoszę te informacje na papier. A później do komputera. Program narysuje jaskinię. To początek badania. Tutaj, w jaskiniach, niedaleko wybrzeża karaibskiego, złożoność rzek podziemnych sprawia, że są one ciekawsze do eksploracji, ale i bardziej niebezpieczne. I wouldn't call it orientation, I would call navigation skills.
Nie należy zatem mówić o orientacji, ale raczej o nawigacji. Do nurkowania jaskiniowego niezbędne są kompetencje w zakresie nawigacji. Nasze sieci są bardzo, bardzo skomplikowane. Jest około 100 kilometrów tuneli, czasem więcej. To jest jak labirynt. Cześć, co słychać? Chłopaki, to musicie mieć przy sobie. Butle, kamizelkę, torbę i linę. Zamknę okno, drzwi i możemy iść. Trudno powiedzieć, co dokładnie nas do tego skłania, oprócz dążenia do poznania nieznanego. Te miejsca były zupełnie niezbadane. Wszystko pozostawało do odkrycia. Największą przyjemność sprawiło mi sporządzanie mapy miejsc, w których byłem, ponieważ żeby być odkrywcą godnym tej nazwy, trzeba to robić. Nie bada się miejsca bez narysowania mapy. Tak samo robią ci, którzy byli w kosmosie, na Arktyce czy Antarktydzie. Najgorsze, co może się przytrafić w niezbadanych miejscach, to zgubienie się. Półwysep Yucatan to jedno z miejsc z największą siecią wód podziemnych. 1000 tylko na Rivierze Majów, wzdłuż Wybrzeża Karaibskiego. Pod skorupą ziemską znajduje się labirynt korytarzy. Cenoty to drzwi wejściowe do tego podziemnego świata. Krzysztof Kolumb, Magellan naszkicowali zarys kontynentów. Jim Cook przed 30 laty, a dzisiaj Louis Leal jako pierwsi nazywają i rysują cenoty. Ostatnie zabezpieczenie. Tabele dekompresyjne, niezbędne, by wrócić. Znalazłem linę, którą przymocowałem podczas mojego pierwszego nurkowania. Wziąłem kilka odczytów z busoli i kilka notatek, by zabrać się za kartografię. Podczas drugiego nurkowania, podążając wzdłuż tego tunelu, w tych głębokich jaskiniach, odkryłem pozostałości cywilizacji prehistorycznej. Odkryłem resztki ognisk. Odkryłem rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem. To była nie lada niespodzianka. Jestem pewien, że to miejsce ma ogromną wartość i że kryje się tu wiele cennych pozostałości dawnych cywilizacji. Dlatego też zdecydowałem zabrać moją linę. Nikt nie powinien odwiedzać tego miejsca. Dochować tajemnicy to zasada akwanautów. Badacz chce uniknąć grabieży i podpisać się pod swoim odkryciem. By sporządzić mapę badania, Luis kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, kartografem Natalie Jeep. Cenota jest położona dosyć głęboko, 10 do 12 metrów. To miejsce odizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej i przeprowadziłem do poziomego korytarza. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca.
Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza ani dobrych mieszanek. Musiałem więc wrócić do góry po linie od tego miejsca i w drodze powrotnej zrobiłem pomiary w wielu punktach. Chciałem, żebyś mi pomogła, aby nie popełnić błędu i chciałbym podzielić z tobą to odkrycie. Odkrywanie jest świetne, ponieważ wchodzimy do jaskiń, gdzie żaden inny człowiek nie postawił wcześniej stopy. To właśnie uwielbiamy i dlatego to robimy. That's why you're doing it. The mapping is a chore. Sporządzanie map jest ciężką pracą, ale niezwykle przydatną do tego, by znaleźć nowe przejścia. Tak naprawdę rysujemy je, by opisać odkrycie i pokazać ludziom, gdzie byliśmy. Musisz ją nazwać. Będzie się nazywać cenotą chmur. Mam ogromną nadzieję znaleźć tam ślady dawnych cywilizacji. Żeby zrozumieć, jak ludzie mogli tu osiąść i żyć na dnie cenot, trzeba cofnąć się w czasie geologicznym. Od swojego ukształtowania półwysep Yucatan ulegał erozji wapienia. Woda deszczowa dostawała się do podłoża, gdzie zaczęła się zbierać i powoli rozpuszczać skały. Podziemna rzeka postępowała w kierunku morza. W miejscu, gdzie spotkała się woda słodka i słona, erozja była silniejsza. Dach jaskini na powierzchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Yucatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Ma nową mieszankę tlenowo-helowo-azotową, która pozwoli mu na dłuższe zanurzenie. To bardzo ryzykowna praca, która wymaga licznych kwalifikacji, żeby wejść do cenoty, do jaskini i jeszcze głębiej skonfrontować się z tym, co nieznane. Zastanawiamy się, co się dzieje pod spodem. To stwarza napięcie, ponieważ nie wiemy, w jakim jest stanie. Czy możemy mu pomóc? Nic nie wiemy. To jest akt heroizmu. Nie wszyscy są w stanie to robić. Ja bym tam nie poszedł. A menos yo no lo haría.
Luis musi odnaleźć wejście do jaskini bez poręczówki, którą musiał zdjąć ze względów bezpieczeństwa. To pierwsza trudność. Sala, którą Luis chce przebadać, znajduje się na 45 metrach głębokości. Jeśli straci zbyt dużo czasu na początek nurkowania, nie wystarczy mu powietrza, by tam dotrzeć. Z kamerą na kasku Luis zabiera nas na poszukiwanie tajemnicy cenotych chmur. Zbliżam się do chmury kwasu siarkowego. Jest bardzo toksyczna. Skóra ją absorbuje. Szukam tunelu głęboko. Pali mnie twarz. La cara arde. No, tutaj czy nie tutaj? No creo que sea. Nie. Ten nie jest dosyć szeroki. Myślę, że to chyba nie ten. Jest zbyt wąski. Jest tutaj korytarz, ale bez wyjścia. Znowu się pomyliłem. To tu czy nie tu? Wydaje mi się, że to tam. Wygląda na dobre przejście. Nie pamiętam tej skały. To niesamowite, że pomyliłem się tyle razy. To tu. Czuję się jak w domu. To niesamowite miejsce. Niezwykłe uczucie, jak podróż w czasie. Od przynajmniej 12 tysięcy lat nikt tu nie wszedł. Chyba tam. Tak. To palenisko i resztki węgla. Nie wiem już, gdzie patrzeć. Wszędzie jest pełno węgla. Ale co to jest? Kości między węglem i osadem. Chyba ptasie. Czy ludzie tu gotowali? To miejsce jest fascynujące. A co to? Ziarno? Ziarno. Kawałki węgla. Kilka kości. Wskazują na obecność ludzi w tych jaskiniach przed około 12 tysiącami lat. Usta bogów świadczą o prehistorii człowieka na Jukatanie. To jeden z sekretów podziemnego świata. Woda sprawiła, że czas się zatrzymał. To niesamowite. W takich miejscach możesz dotknąć historii. Nie dosłownie, ale możesz zobaczyć historię. To doświadczenie nie do opisania. Po tysiącach nurkowań labirynty doprowadziły Luisa do stołu pierwszych mieszkańców Jukatanu. Pierwsze odkrycie. I tym razem ma już powód, by uchylić rąbka tajemnicy. Codziennie nurkuję w takim miejscu jak to. Wyobraź sobie je w kościelnej ciszy. Tylko odgłos pęcherzyków powietrza. A ty pośród tego wszystkiego. Niesamowite, co? Teraz wyobraź sobie krystalicznie czystą wodę, tę ciszę. Spoglądasz w dół, odkrywasz pozostałości po palenisku, które wydaje się, jakby było rozpalone wczoraj. I odkrywasz pozostałości dawnej cywilizacji na głębokości wielu metrów w zatopionej jaskini. Te ślady życia są bardzo rzadkie w Meksyku i na Półwyspie Jukatan. To są niezwykle istotne świadectwa archeologiczne. Słabo znamy ten okres. Są one niezwykle kruche, ale dzięki składowi chemicznemu wody, ciemności i osadom są bardzo dobrze zachowane. Pues a los sedimentos tan finos que encontramos en los cenotes, por eso se pueden conservar también estos vestigios arqueológicos, ¿no? Lo que hacen ustedes. To, co robisz w cenotach, jest bardzo istotne dla archeologów. Jeszcze przed 10 laty nie wiedzieliśmy zupełnie nic o okresie przedceramicznym, to znaczy przed Majami. Los mayas, ¿no?
Archeologia wielkich zabytków, takich jak piramidy Majów, jest cudowna. Ale to z jej powodu naukowcy zostawili okres prehistoryczny, który nie jest tak spektakularny. To epoka, której turyści nie znają. Potrzebujemy ludzi, którzy się tym pasjonują. Zapału Luisa może nie być wystarczający. Dziś cenotom bardziej zagraża znikanie niż zapomnienie. Zagrożenie jest już widoczne na powierzchni. Muszę zrobić zdjęcie. Nancy DeRosa prowadzi Fundację Ochrony Środowiska. Zaprosiła Luisa do pomocy w tej walce. W przeciągu 20 lat liczba ludności wzrosła z 67 tysięcy do ponad 250 tysięcy. Otwarto 3 ogromne parki rozrywki, 17 pól golfowych, 30 tysięcy pokoi hotelowych. Systematyczne pompowanie słodkiej wody, wylewanie ścieków, jak również nadużywanie pestycydów to czynniki, które zagrażają sieci podwodnej Jukatanu. Wybrzeże straciło ponad 100 tysięcy hektarów dziewiczej ziemi w ciągu 25 lat. 100 tysięcy hektarów namorzynów zostało zastąpione kompleksami turystycznymi. Ta forma urbanizacji to pomyłka. Wszystko rozwalają. Nic ich nie obchodzi. Quintana Roo to wyjątkowy obszar, jak nasze podziemne rzeki. Co się stanie, jeśli wszystko zostanie zniszczone, gdy woda będzie zanieczyszczona? Co się stanie, gdy rafa koralowa zniknie? Gdy piasek będzie się przemieszczał pod mieszkaniami? Kiedy namorzyny nie będą mogły dłużej magazynować wody? Zanim będziemy mogli ich powstrzymać, znajdą inne miejsce do zrujnowania. Kupią następny kraj trzeciego świata z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Jukatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Czterech ekosystemów powiązanych ze sobą. Ekosystemy podwodne są porównywalne do systemu przepaści, ponieważ nie ma tam światła. Ryby przystosowały się do życia w ciemności. Można u nich zaobserwować odbarwienie skóry i utratę wzroku. Chodzi tu o najmniej zbadane na świecie systemy. Więcej wiemy o Księżycu niż o wodnych systemach podziemnych. To ostateczna granica badawcza. Za każdym razem, gdy eksplorujemy jeden z tych systemów, istnieje możliwość odkrycia nowego gatunku. Po ziarnku, węglach i prehistorycznym palenisku cenoty odsłaniają kolejną tajemnicę, nową faunę. Podróż w czasie trwa dalej.
każdym zanurzeniem determinacja Luisa jest coraz silniejsza. By ocalić cenoty, żąda on sklasyfikowania ich przez UNESCO jako dziedzictwa ludzkości. We have the aerial views of all this. These aerial views, all this collection of pictures. Mamy widok z lotu ptaka i wszystkie zdjęcia, które zrobiłaś. Myślę, że możemy wybrać kilka spośród nich i napisać podanie, zażalenie, by otrzymać pomoc od UNESCO i zmusić rząd meksykański do działania. Maybe to compel the Mexican government from their side, from outside, to do something about it. You know, there seems to be a problem that Mexico has to have. Zanim zwrócimy się do UNESCO, rząd meksykański powinien najpierw zająć się ochroną tego regionu. Ale nic takiego się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Musimy zaproponować zrównoważone plany, porozmawiać o przyszłości naszych marzeń dla tego miejsca. W przeciwnym razie nasi rządzący pomyślą, że jesteśmy ekstremistami i że nikogo tu nie chcemy. Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować i nie możemy ich stąd wygonić. To rodzaj projektów turystycznych musi się zmienić. Trzeba zatem oddać klucze do cenot Majom. Luis jest o tym przekonany. By chronić to dziedzictwo, trzeba zrozumieć, jaką posiada wartość. Trzeba zachować pamięć o nim. Starożytni Majowie uważali cenoty za miejsca boskie. Nie można o tym zapominać. One tworzą naszą historię. Na przykład dawniej Majowie tu się żenili. Podczas wesela przychodzili, by świętować. Przygotowywali alkohol. Balcie. Majowie błagali Boga Chaka o deszcz. Składali ofiary z takich zwierząt jak puma, tygrys, z dziczyzny, krów. Dlatego też nie wolno odsłaniać wszystkich cenot. Należą do natury i chcemy, by tak pozostało. Uważam, że cenoty są częścią wspólną dla kultury Majów. Nie pojawiliśmy się tu z dnia na dzień. Stąd pochodzimy i ten świat należy do nas. Jedziemy do wspólnoty Majów, zwanej Punta Laguna. Zajmują się oni pilnowaniem rezerwatu ekologicznego. Słyszałem chyba 15 lat temu, może więcej, o cenocie z ludzkimi kośćmi. Zacząłem wypytywać i znalazłem cenotę. Ale miejscowi nie chcieli, żebym tam szedł, ani ja, ani ktokolwiek inny. Potrzebowałem ponad 10 czy 15 wizyt. Dużo rozmawialiśmy. Błagałem ich. I w końcu po latach się zgodzili. Teraz jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach i próbuję im pomóc. Dzień dobry. Co słychać? Co tydzień Luis towarzyszy Majom, by zrobić inwentarz nowych cenot. Chodzi o wybranie najlepszych miejsc, aby rozwinąć zrównoważoną turystykę. Chodzi o to, że cenoty są często nieckami. Nie można tam dotrzeć pieszo. Tam, gdzie idziemy, możemy dotrzeć pieszo. W środku jest cenota,
a w niej czysta woda. Tak, możemy tam iść. Chodźmy. Zawsze tak jest. Mówią, że jest jedna cenota, a tak naprawdę jest ich co najmniej 8. To nie ma końca. Ktoś proponuje, żeby zbadać miejsca, które odkrył na swoim terenie. Więc powiadamia kogoś, kto zna nurka, a w tym przypadku mnie. Wiadomość przekazywana jest z ust do ust, aż do mnie dotrze. And it's just like voice to voice to voice to voice. Listo. Rozwiązaniem jest utworzenie przez tych ludzi własnej firmy i zapewnienie usług turystycznych przy poszanowaniu tego miejsca. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. There's not a lot of agriculture here, so tourism is basically virtually the only option here. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół? Wasz projekt turystyczny jest nadal aktualny? Tak, jest już zaplanowany. Są potrzebne rowery, to bardzo ważne, by tutaj dotrzeć. Pomyślcie o lampach. Myślę, że nurkowanie nie ma sensu. Woda jest czysta, to prawda. Lecz dobra tylko do pływania. Ale jest tu potencjał turystyczny. Mamy inną cenotę, większą. Nazywa się Naszkiril. Ale pod gołym niebem? Nie, nie. To olbrzymia jaskinia. Odkąd tu jestem, zawsze za punkt honoru stawiałem sobie odwiedzenie raz w tygodniu miejsca, którego nie znałem. Jeśli miałem tym samym okazję pomóc Majom i odkryć niezbadane miejsce, ten przywilej był jeszcze większy. Dzięki uporowi Luisa Leala, korytarze cenot na Jukatanie są dziś tematem rozmów w kuluarach ministerstw, a jutro w wielkich międzynarodowych organizacjach. Od tego momentu tylko powszechne uznanie może ocalić podziemny świat Majów. Nie wiem, ile czasu będzie trwało to moje upodobanie do cenot. Jest ono ogromne i korzystam z tego codziennie.
Jaskinia jest kochanką zazdrosną i okrutną. I taka jest prawda. Nie mam wyjścia. Nie umiem bez niej żyć. I nie umiałbym inaczej. Tylko to dla mnie się liczy. Odkryłem rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem. To była nie lada niespodzianka. Jestem pewien, że to miejsce ma ogromną wartość i że kryje się tu wiele cennych pozostałości dawnych cywilizacji. Dlatego też zdecydowałem zabrać moją linę. Nikt nie powinien odwiedzać tego miejsca. Dochować tajemnicy to zasada akwanautów. Badacz chce uniknąć grabieży i podpisać się pod swoim odkryciem. By sporządzić mapę badania, Luis kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, kartografem Natalie Jeep. Cenota jest położona dosyć głęboko, 10 do 12 metrów. To miejsce odizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Goes to this area more or less. It's almost vertical. What I did here is that I przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I took it down. I got into the passage. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. I think I reached. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo poizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza ani dobrych mieszanek. Musiałem więc wrócić do góry po linie od tego miejsca i w drodze powrotnej zrobiłem pomiary w wielu punktach. Chciałem, żebyś mi pomogła, aby nie popełnić błędu i chciałbym podzielić z tobą to odkrycie. Odkrywanie jest świetne, ponieważ wchodzimy do jaskiń, gdzie żaden inny człowiek nie postawił wcześniej stopy. To właśnie uwielbiamy i dlatego to robimy. That's why you're doing it. The mapping is a chore. Sporządzanie map jest ciężką pracą, ale niezwykle przydatną do tego, by znaleźć nowe przejścia. Tak naprawdę rysujemy je, by opisać odkrycie i pokazać ludziom, gdzie byliśmy. And you need to give it a name. Musisz ją compel the Mexican government from their side, from outside, to do something about it. You know, there seems to be a problem that zanim zwrócimy się do UNESCO, rząd meksykański powinien najpierw zająć się ochroną tego regionu. Ale nic takiego się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Musimy zaproponować zrównoważone plany, porozmawiać o przyszłości naszych marzeń dla tego miejsca. W przeciwnym razie nasi rządzący pomyślą, że jesteśmy ekstremistami i że nikogo tu nie chcemy. Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować i nie możemy ich stąd wygonić. To rodzaj projektów turystycznych musi się zmienić. Trzeba zatem oddać klucze do cenot Mayom. Luis jest o tym przekonany. By chronić to dziedzictwo, trzeba zrozumieć, jaką posiada wartość. Trzeba zachować pamięć o nim. Starożytni Majowie uważali cenoty za miejsca boskie. Nie można o tym zapominać. One tworzą naszą historię. Na przykład dawniej Majowie tu się żenili.
Podczas wesela przychodziliby świętować. Przygotowywali... To niezwykle trudne. Mamy mało punktów orientacyjnych. W chmurze nie widzimy zupełnie nic. Widoczność jest zerowa. Na głębokości około 15 metrów znajduje się chmura, warstwa kwasu siarkowego, która zmusza nas do zejścia głębiej. Jeśli pomylisz przejścia, to zamiast znaleźć się w czystej wodzie, gubisz się w szlamie, a tam tracisz widoczność. Jest wiele drzew, więc istnieje możliwość, że się zaklinujesz. Trzeba być ostrożnym przy podejmowaniu ryzyka. Usta bogów mają moc życia i śmierci nad tym, kto próbuje tam wejść. Trzeba szanować złote zasady. Rozwinąć poręczówkę, żeby nie zgubić się w labiryncie. Pływać poziomo, by nie podnosić osadów i zgubić niewielkiej widoczności. Utrzymać butle w ruchu, by się nie zaklinować. Tak, możemy tam iść. Chodźmy. Zawsze tak jest. Mówią, że jest jedna cenota, a tak naprawdę jest ich co najmniej 8. To nie ma końca. Ktoś proponuje, żeby zbadać miejsca, które odkrył na swoim terenie. Więc powiadamia kogoś, kto zna nurka, a w tym przypadku mnie. Wiadomość przekazywana jest z ust do ust, aż do mnie dotrze. Rozwiązaniem jest utworzenie przez tych ludzi własnej firmy i zapewnienie usług turystycznych przy poszanowaniu tego miejsca. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. Musicie mieć warunki, by wyjść stamtąd bez zmiany kierunku. To podstawa. I vamos a poner. Ok. Gdy wchodzimy do cenoty, najważniejsze jest, by móc z niej wyjść. Na każdym etapie posuwania się naprzód trzeba myśleć nad sposobem wyjścia z jaskini. Dlatego używamy liny. Poręczówka, nić Ariadny, nazywajcie ją jak chcecie. Główna zasada to podążanie za liną, ciągnącą się od powierzchni do jakiegokolwiek miejsca w jaskini, w którym się znajdziecie. Brak naturalnego światła sprawia, że czujemy się tam sami, nawet jeśli nurkujemy z kimś innym. To doświadczenie introspektywne, wewnętrzne. Podróżujesz w jaskini, a jednocześnie w swoich myślach. Obserwujesz się. Jesteś zupełnie sam. Jeśli nurkowanie jest trudne, możesz stać się swoim największym wrogiem albo przyjacielem. 100 tysięcy hektarów dziewiczej ziemi w ciągu 25 lat. 100 tysięcy hektarów namorzynów zostało zastąpione kompleksami turystycznymi. Ta forma urbanizacji to pomyłka.
wszystko rozwalają. Nic ich nie obchodzi. Quintana Roo to wyjątkowy obszar, jak nasze podziemne rzeki. Co się stanie, jeśli wszystko zostanie zniszczone, gdy woda będzie zanieczyszczona? Co się stanie, gdy rafa koralowa zniknie? Gdy piasek będzie się przemieszczał pod mieszkaniami? Kiedy namorzyny nie będą mogły dłużej magazynować wody? Zanim będziemy mogli ich powstrzymać, znajdą inne miejsce do zrujnowania. Kupią następny kraj trzeciego świata z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Jukatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Czterchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Jukatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Ma nową mieszankę tlenowo-helowo. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół? Półwysep Jukatan ulegał erozji wapienia. Woda deszczowa dostawała się do podłoża, gdzie zaczęła się zbierać i powoli rozpuszczać skałę. Podziemna rzeka postępowała w kierunku morza. W miejscu, gdzie spotkała się woda słodka i słona, erozja była silniejsza. Dach jaskini na powierzchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Jukatanu.
Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Kupią następny kraj trzeciego świata z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Jukatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Czterech ekosystemów powiązanych ze sobą. Ekosystemy podwodne Nurkowie amatorzy odwiedzili, a czasem i uszkodzili wiele cenot na wybrzeżu. 40 stopni, 100 kilogramów sprzętu, godziny marszu przez środek dżungli. Oto cena, jaką trzeba zapłacić, by dostać się do miejsc jeszcze nienaruszonych przez człowieka. Odkrywca? To może znaczyć wszystko i nic. Uważam, że możemy nazwać odkrywcą kogoś, kto poszedł w miejsce, w którym nikt wcześniej nie był. To jest odkrywca. Zdecydowałem zabrać moją linę. Nikt nie powinien odwiedzać tego miejsca. Dochować tajemnicy to zasada akwanautów. Badacz chce uniknąć grabieży i podpisać się pod swoim odkryciem. By sporządzić mapę badania, Luis kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, kartografem Natalie Jeep. Cenota jest położona dosyć głęboko, 10 do 12 metrów. To miejsce odizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Goes to this area more or less. It's almost vertical. What I did here is that I przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I took it down. I got into the passage. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza,
ani dobrych mieszanek. Musiałem więc wrócić do góry po linie od tego miejsca i w drodze powrotnej zrobiłem pomiary w wielu punktach. Chciałem, żebyś mi pomogła, aby nie popełnić błędu i chciałbym... Ekosystemy podwodne Nurkowie amatorzy odwiedzili, a czasem i uszkodzili wiele cenot na wybrzeżu. 40 stopni, 100 kilogramów sprzętu, godziny marszu przez środek dżungli. Oto cena, jaką trzeba zapłacić, by dostać się do miejsc jeszcze nienaruszonych przez człowieka. Odkrywca? To może znaczyć wszystko i nic. Uważam, że możemy nazwać odkrywcą kogoś, kto poszedł w miejsce, w którym nikt wcześniej nie był. To jest odkrywca. Zdecydowałem zabrać moją linę. Nikt nie powinien odwiedzać tego miejsca. Dochować tajemnicy to zasada akwanautów. Badacz chce uniknąć grabieży i podpisać się pod swoim odkryciem. By sporządzić mapę badania, Luis kontaktuje się ze swoją przyjaciółką, kartografem Natalie Jeep. Cenota jest położona dosyć głęboko, 10 do 12 metrów. To miejsce odizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Goes to this area more or less. It's almost vertical. What I did here is that I przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I took it down. I got into the passage. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. I think I reached. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza, ani dobrych mieszkał 10 do 12 metrów. To miejsce odizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. To this area more or less. It's almost vertical. What I did here is that I przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I took it down. I got into the passage. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. I think I reached. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powizolowane w dżungli. Poziom wody sytuuje się mniej więcej tu. Korytarz, który odnalazłem, znajduje się tutaj i jest prawie pionowy. Przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza,
ani dobrych mieszanek. Musiałem więc wrócić do góry po linie od tego miejsca i w drodze powrotnej zrobiłem pomiary w wielu punktach. Chciałem, żebyś mi pomogła, aby nie popełnić błędu i chciałbym podzielić z tobą to odkrycie. Odkrywanie jest świetne, ponieważ wchodzimy do jaskiń, gdzie żaden inny człowiek nie postawił wcześniej stopy. To właśnie uwielbiamy i dlatego to robimy. That's why you're doing it. The mapping is a chore. Sporządzanie map jest ciężką pracą, ale niezwykle przydatną do tego, by znaleźć nowe przejścia. Tak naprawdę rysujemy je, by opisać odkrycie i pokazać ludziom, gdzie byliśmy. And you need to give it a name. Musisz ją na... Compel the Mexican government from their side, from outside, to do something about it. You know, there seems to be a problem that... Zanim zwrócimy się do UNESCO, rząd meksykański powinien najpierw zająć się ochroną tego regionu. Ale nic takiego się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Musimy zaproponować zrównoważone plany, porozmawiać o przyszłości naszych marzeń dla tego miejsca. W przeciwnym razie nasi rządzący pomyślą, że jesteśmy ekstremistami i że nikogo tu nie chcemy. Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować, daje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Jukatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Zrujnowania. Kupią następny kraj trzeciego świata z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Jukatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Czterech ekosystemów powiązanych ze sobą. Ekosystemy podwodne Nurkowie amatorzy odwiedzili, a czasem i uszkodzili wiele cenot na wybrzeżu. Rozwiązaniem jest utworzenie przez tych ludzi własnej firmy i zapewnienie usług turystycznych przy poszanowaniu tego miejsca. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa.
Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. There's not a lot of agriculture here, so tourism is basically virtually the only option here. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół? Wasz projekt turystyczny jest nadal aktualny? Tak, jest już zaplanowany. Są potrzebne rowery, to bardzo ważne, by tutaj dotrzeć. Pomyślcie o lampach. Myślę, że nurkowanie nie ma sensu. Woda jest czysta, to prawda. Lecz dobra tylko do pływania. Ale jest tu potencjał turystyczny. Mamy inną cenotę, większą. Nazywa się Nasz Kiril. Ale pod gołym niebem? Najważniejsza w nurkowaniu jaskiniowym jest możliwość pójścia w tył. Gdy gdzieś wchodzicie, musicie mieć warunki, by wyjść stamtąd bez zmiany kierunku. To podstawa. I vamos a poner. Gdy wchodzimy do cenoty, najważniejsze jest, by móc z niej wyjść. Na każdym etapie posuwania się naprzód trzeba myśleć nad sposobem wyjścia z jaskini. Dlatego używamy liny. Poręczówka, nić Ariadny, nazywajcie ją jak chcecie. Główna zasada to podążanie za liną, ciągnącą się od powierzchni do jakiegokolwiek miejsca w jaskini, w którym się znajdziecie. Brak naturalnego światła sprawia, że czujemy się tam sami, nawet jeśli nurkujemy z kimś innym. To doświadczenie introspektywne, wewnętrzne. Podróżujesz w jaskini, a jednocześnie w swoich myślach. Obserwujesz się. Jesteś zupełnie sam. Jeśli nurkowanie jest trudne, możesz stać się swoim największym wrogiem albo przyjacielem. Udało mi się uciec śmierci już 3 razy. Mam jeszcze 5 żyć. A tak na poważnie, to w tym środowisku jest niebezpiecznie. Jim Cook był jednym z pierwszych, którzy zapuścili się w cenoty.
if you want to call it close calls. Bóg mnie wezwał do siebie już kilka razy, ale uciekałem. Kiedyś moje pęcherzyki powietrza poruszyły ogromną skałę. Uderzyłem w podłoże. A to przesunęło mnie naprzód, co było dobre, bo w innym przypadku zostałbym zgnieciony. W butlach ma nową mieszankę, tlenowo-helowo. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół? Półwysep Yucatan ulegał erozji wapienia. Woda deszczowa dostawała się do podłoża, gdzie zaczęła się zbierać i powoli rozpuszczać skałę. Podziemna rzeka postępowała w kierunku morza. W miejscu, gdzie spotkała się woda słodka i słona, erozja była silniejsza. Dach jaskini na powierzchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Yucatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. The passage that I found goes to this area more or less. It's almost vertical. What I did here is that I przywiązałem linę do stalaktytu w tym miejscu. Później rozwinąłem ją, schodząc głębiej. I took it down. I got into the passage. I przeprowadziłem do poziomego korytarza. Dotarłem mniej więcej do tego miejsca. Ale później to idzie jeszcze głębiej. Nie mogłem tam dotrzeć, ponieważ nie miałem wystarczająco dużo powietrza ani dobrych mieszanek. Musiałem więc wrócić do góry po linie od tego miejsca i w drodze powrotnej zrobiłem pomiary w wielu punktach. Chciałem, żebyś mi pomogła, aby nie popełnić błędu i chciałbym podzielić z tobą to odkrycie. Odkrywanie jest świetne, ponieważ wchodzimy do jaskiń, gdzie żaden inny człowiek nie postawił wcześniej stopy. To właśnie uwielbiamy i dlatego to robimy. That's why you're doing it. The mapping is a chore. Sporządzanie map jest ciężką pracą, ale niezwykle przydatną do tego, by znaleźć nowe przejścia. Tak naprawdę rysujemy je, by opisać odkrycie i pokazać ludziom, gdzie byliśmy. And you need to give it a name. Musisz ją nazwać. Będzie się nazywać cenotą chmur. Mam ogromną nadzieję znaleźć tam ślady dawnych cywilizacji.
have a big hunch. Then the other thing we're gonna do is change everything. Żeby zrozumieć, jak ludzie mogli tu osiąść i żyć na dnie cenot, trzeba cofnąć się w czasie geologicznym. Od swojego ukształtowania półwysep Yucatan ulegał erozji wapienia. Woda deszczowa dostawała się do podłoża, gdzie zaczęła się zbierać i powoli rozpuszczać skały. Podziemna rzeka postępowała w kierunku morza. W miejscu, gdzie spotkała się woda słodka i słona, erozja była silniejsza. Dach jaskini na powierzchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Yucatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Yucatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Czterzchni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Yucatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Ma nową mieszankę tlenowo-helowo. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół? Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować i nie możemy ich stąd wygonić. To rodzaj projektów turystycznych musi się zmienić. Trzeba zatem oddać klucze do cenot Majom. Luis jest o tym przekonany. By chronić to dziedzictwo, trzeba zrozumieć, jaką posiada wartość. Trzeba zachować pamięć o nim.
Starożytni Majowie uważali cenoty za miejsca boskie. Nie można o tym zapominać. One tworzą naszą historię. Na przykład dawniej Majowie tu się żenili. Podczas wesela przychodzili, by świętować. Przygotowywali... To niezwykle trudne. Mamy mało punktów orientacyjnych. W chmurze nie widzimy zupełnie nic. Widoczność jest zerowa. Na głębokości około 15 metrów znajduje się chmura, warstwa kwasu siarkowego, która zmusza nas do zejścia głębiej. Jeśli pomylisz przejścia, to zamiast znaleźć się w czystej wodzie, gubisz się w szlamie, a tam tracisz widoczność. Jest wiele drzew, więc istnieje możliwość, że się zaklinujesz. Trzeba być ostrożnym przy podejmowaniu ryzyka. Usta bogów mają moc życia i śmierci nad tym, kto próbuje tam wejść. Trzeba szanować złote zasady. Rozwinąć poręczówkę, żeby nie zgubić się w labiryncie. Pływać poziomo, by nie podnosić osadów i zgubić niewielkiej widoczności. Utrzymać butle w ruchu, by się nie zaklinować. Tak, możemy tam iść. Chodźmy. Zawsze tak jest. Mówią, że jest jedna cenota, a tak naprawdę jest ich co najmniej 8. To nie ma końca. Ktoś proponuje, żeby zbadać miejsca, które odkrył na swoim terenie. Więc powiadamia kogoś, kto zna nurka, a w tym przypadku mnie. Wiadomość przekazywana jest z ust do ust, aż do mnie dotrze. Na świecie systemy. Więcej wiemy o Księżycu niż o wodnych systemach podziemnych. To ostateczna granica badawcza. Za każdym razem, gdy eksplorujemy jeden z tych systemów, istnieje możliwość odkrycia nowego gatunku. Po ziarnku, węglach i prehistorycznym palenisku cenoty odsłaniają kolejną tajemnicę, nową faunę. Podróż w czasie trwa dalej. Z każdym zanurzeniem determinacja Luisa jest coraz silniejsza. By ocalić cenoty, żąda on sklasyfikowania ich przez UNESCO jako dziedzictwa ludzkości. We have the aerial views of all this. Mamy widok z lotu ptaka i wszystkie zdjęcia, które zrobiłaś. Myślę, że możemy wybrać kilka spośród nich i napisać podanie, zażalenie, by otrzymać pomoc od UNESCO i zmusić rząd meksykański do działania. Maybe to compel the Mexican government from their side, from outside, to do something about it. You know, there seems to be a problem that zanim zwrócimy się do UNESCO, rząd meksykański powinien najpierw zająć się ochroną tego regionu. Ale nic takiego się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Musimy zaproponować zrównoważone plany, porozmawiać o przyszłości naszych marzeń dla tego miejsca. W przeciwnym razie nasi rządzący pomyślą, że jesteśmy ekstremistami i że nikogo tu nie chcemy. Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować i nie możemy ich stąd wygonić. To rodzaj projektów turystycznych musi się zmienić. Trzeba zatem oddać klucze do cenot Majom. Luis jest o tym przekonany. By chronić to dziedzictwo, trzeba zrozumieć, jaką posiada wartość. Trzeba zachować pamięć o nim. Starożytni Majowie uważali cenoty za miejsca boskie. Nie można o tym zapominać.
One tworzą naszą historię. Na przykład dawniej Majowie tu się żenili. Podczas wesela przychodziliby świętować. Przygotowywali alkohol. Balcie. I ellos preparan su alcohol, que se llama el balche. Majowie, musicie mieć warunki, by wyjść stamtąd bez zmiany kierunku. To podstawa. I vamos a poner. Gdy wchodzimy do cenoty, najważniejsze jest, by móc z niej wyjść. Na każdym etapie posuwania się naprzód trzeba myśleć nad sposobem wyjścia z jaskini. Dlatego używamy liny. Poręczówka, nić Ariadny, nazywajcie ją jak chcecie. Główna zasada to podążanie za liną, ciągnącą się od powierzchni do jakiegokolwiek miejsca w jaskini, w którym się znajdziecie. Brak naturalnego światła sprawia, że czujemy się tam sami, nawet jeśli nurkujemy z kimś innym. To doświadczenie introspektywne, wewnętrzne. Podróżujesz w jaskini, a jednocześnie w swoich myślach. Obserwujesz się. Jesteś zupełnie sam. Jeśli nurkowanie jest trudne, możesz stać się swoim największym wrogiem albo przyjacielem. 100 tysięcy hektarów dziewiczej ziemi w ciągu 25 lat. 100 tysięcy hektarów namorzynów zostało zastąpione kompleksami turystycznymi. Ta forma urbanizacji to pomyłka. Wszystko rozwalają. Nic ich nie obchodzi. Quintana Roo to wyjątkowy obszar, jak nasze podziemne rzeki. Co się stanie, jeśli wszystko zostanie zniszczone, gdy woda będzie zanieczyszczona? Co się stanie, gdy rafa koralowa zniknie? Gdy piasek będzie się przemieszczał pod mieszkaniami, kiedy namorzyny nie będą mogły dłużej magazynować wody. Zanim będziemy mogli ich powstrzymać, znajdą inne miejsce do zrujnowania. Kupią następny kraj trzeciego świata z kolejnymi nieuczciwymi politykami. Ekosystem Jukatanu jest jedną z ostatnich wielkich rezerw słodkiej wody na Ziemi. Opiera się jeszcze fali turystów i urbanizacji, które przetaczają się przez Amerykę Centralną. Dziś jest to zagrożony skarb. Rozwój gospodarczy regionu powoduje zanieczyszczenia lasu półtropikalnego, podziemnej sieci wodnej, namorzynów i raf koralowych. Ma swój charakter. Każda z nich to nowa planeta. To niezwykle trudne. Mamy mało punktów orientacyjnych. W chmurze nie widzimy zupełnie nic. Widoczność jest zerowa. Na głębokości około 15 metrów znajduje się chmura, warstwa kwasu siarkowego, która zmusza nas do zejścia głębiej. Jeśli pomylisz przejścia, to zamiast znaleźć się w czystej wodzie, gubisz się w szlamie, a tam tracisz widoczność. Jest wiele drzew, więc istnieje możliwość, że się zaklinujesz. Trzeba być ostrożnym przy podejmowaniu ryzyka. Usta bogów mają moc życia i śmierci nad tym, kto próbuje tam wejść. Trzeba szanować złote zasady. Rozwinąć poręczówkę, żeby nie zgubić się w labiryncie. Pływać poziomo, by nie podnosić osadów i zgubić niewielkiej widoczności.
utrzymać butlę w ruchu, by się nie zaklinować. To naprawdę niesamowite. Efekty świetlne robią wrażenie. Miejsce jest obiecujące. Trzeba je odwiedzić wiele razy. Szkoda, że dostęp do niego jest tak trudny. Dostanie się do tego sekretnego świata to przywilej zarezerwowany dla nurków ekstremalnych. Nazywamy ich akwanautami. Nie są tak liczni jak astronauci. Jest ich zaledwie 100. Luis dołączył do nich około 10 lat temu. Dziś naucza podstaw swojej sztuki. Najważniejsza w nurkowaniu jaskiniowym jest możliwość pójścia w tył. Gdy gdzieś wchodzicie, musicie mieć warunki, by wyjść stamtąd bez zmiany kierunku. To podstawa. Z każdym zanurzeniem determinacja Luisa jest coraz silniejsza. By ocalić cenoty, żąda on sklasyfikowania ich przez UNESCO jako dziedzictwa ludzkości. We have the aerial views of all this. These aerial views, this all this collection of pictures. Mamy widok z lotu ptaka i wszystkie zdjęcia, które zrobiłaś. Myślę, że możemy wybrać kilka spośród nich i napisać podanie, zażalenie, by otrzymać pomoc od UNESCO i zmusić rząd meksykański do działania. Maybe to compel the Mexican government from their side, from outside, to do something about it. You know, there seems to be a problem that Mexico has to have. Zanim zwrócimy się do UNESCO, rząd meksykański powinien najpierw zająć się ochroną tego regionu. Ale nic takiego się nie dzieje. Ich to nic nie obchodzi. Musimy zaproponować zrównoważone plany, porozmawiać o przyszłości naszych marzeń dla tego miejsca. W przeciwnym razie nasi rządzący pomyślą, że jesteśmy ekstremistami i że nikogo tu nie chcemy. Mieszkają tu ludzie, nie możemy tego negować i nie możemy ich stąd wygonić. To rodzaj projektów turystycznych musi się zmienić. Trzeba zatem oddać klucze do cenot Majom. Luis jest o tym przekonany. By chronić to dziedzictwo, trzeba zrozumieć, jaką posiada wartość. Trzeba zachować pamięć o nim. Starożytni Majowie uważali cenoty za miejsca boskie. Nie można o tym zapominać. One tworzą naszą historię. Na przykład dawniej Majowie tu się żenili. Podczas wesela przychodziliby świętować. Przygotowywali alkohol. Balcie. Majowie błagali Boga Chaka o deszcz. Składali ofiary z takich zwierząt jak puma, tygrys, z dziczyzny, krów. Dlatego też nie wolno odsłaniać wszystkich cenot. Należą do natury i chcemy, by tak pozostało. Uważam, że cenoty są częścią. To doświadczenie introspektywne, wewnętrzne. Podróżujesz w jaskini, a jednocześnie w swoich myślach. Obserwujesz się. Jesteś zupełnie sam. Jeśli nurkowanie jest trudne,
Możesz stać się swoim największym wrogiem albo przyjacielem. Incluso en buceos de cueva más complicados, tú eres tu peor enemigo o tu mejor amigo. Udało mi się uciec śmierci już 3 razy. Mam jeszcze 5 żyć. A tak na poważnie, to w tym środowisku jest niebezpiecznie. Jim Cook był jednym z pierwszych, którzy zapuścili się w cenoty. Bóg mnie wezwał do siebie już kilka razy, ale uciekałem. Kiedyś moje pęcherzyki powietrza poruszyły ogromną skałę. Uderzyłem w podłoże. A to przesunęło mnie naprzód, co było dobre, bo w innym przypadku zostałbym zgnieciony. Niektórzy próbują przekroczyć granice. Chcą iść zawsze dalej lub głębiej. Czasami im się to udaje, czasami nie. Miałem wielu przyjaciół, którzy zginęli podczas badań. Nurkowie jaskiniowi podejmowali ryzyko. Wiedzieli, że stąpają po niepewnym gruncie. W głębi korytarzy życie nurków wisi na włosku. Osady są bardzo gęste. Można by powiedzieć, że to grat. Jednak uważałem na to, by niczego nie zmieniać. Czas mija. Jestem tu już od ponad 20 minut. Muszę uważać, by nie przekroczyć czasu dekompresji. Muszę spokojnie i raf koralowych. Czytyż chni staje się cienki, zapada się i tak powstaje cenota. Podczas ostatniego zlodowacenia poziom morza opadł. Większość jaskiń została osuszona. Jaskinie stają się jednocześnie kryjówką dla dzikich zwierząt oraz pierwszych mieszkańców Jukatanu. Przed 18 tysiącami lat poziom morza się podniósł, zalewając znowu jaskinie, w których możemy dziś nurkować. To trzecie nurkowanie Luisa w cenocie chmur. Będzie najdłuższe i najbardziej ryzykowne. Ma nową mieszankę tlenowo-helowo. Jeśli nie mają przychodów, będą wyjeżdżać na wybrzeże jak większość im podobnych i tylko zwiększać liczbę wykorzystywanych. To nie jest wyjście z sytuacji. Chcemy, żeby ci ludzie zachowali swoją ziemię. Prawie nie ma tu rolnictwa. Turystyka jest jedynym rozwiązaniem. Zaprowadzić turystów do rezerwatów Majów, by tam odkryli cenoty, to śmiałe wyzwanie. Dla byłego prawnika, Luisa Leala, to nowa walka, nowy proces. Dobrze, światła, aparat, gotowi? Idziemy na dół?
Thank you.